Zakażenie Clostridius difficile. Clostridius difficile do 2016 roku nazywana była Clostridium difficile. Obecnie obie nazwy są poprawne. Bakteria ta produkuje toksyny A i B, które są odpowiedzialne za objawy tej choroby. Ciężka forma zakażenia nazywa się rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Najwięcej zachorowań spotyka się u ludzi po 75 roku życia. Kobiety chorują około 1,5 razy częściej. Do przyczyn zalicza się długotrwałą antybiotykoterapię. Ryzyko rośnie wraz z czasem i liczbą przyjmowanych antybiotyków. Inną przyczyną jest hospitalizacja. Ryzyko rośnie wraz z czasem pobytu w szpitalu, a także przyjmowanie IPP, czyli inhibitorów pompy protonowej. Typowe objawy to biegunka, najczęściej wodnista, do 30 wypróżnień na dobę. Występuje również ból brzucha, a także gorączka. Przebieg może być łagodny, ciężki, gdy temperatura przekracza 38,5 stopnia, albo piorunujący, gdzie dochodzi do wstrząsu septycznego. W diagnostyce podstawowym jest badanie kału. Wykonuje się test GDH, czyli antygen do Clostridius difficile, razem z testem na toksyny w kale. Te badania należy wykonać razem, bo GDH może się zwiększać również w przypadku bakterii niechorobotwórczych. Jeżeli podejrzewa się rzekomobłoniaste zapalenie jelit, czyli ciężką formę zakażenia Clostridius difficile, wykonuje się kolonoskopię z pobraniem wycinka. W tym badaniu można zobaczyć błony rzekome, czyli szaro-żółte tarczki, które mają średnicę około 1,5 cm. Błony rzekome są charakterystyczne dla rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Preferowanym lekiem jest findaksomycyna. Findaksomycyna jest lekiem pierwszego wyboru. Lekiem drugiego wyboru jest wankomycyna. Jeżeli findaksomycyna i wankomycyna są niedostępne, stosuje się metronidazol. Najskuteczniejszą metodą leczenia jest FMT, czyli przeszczepienie mikrobioty jelitowej. Stosuje się ją u osób opornych na leczenie. Do najgroźniejszych powikłań zalicza się megakolon toxicum, czyli toksyczne rozdęcie okrężnicy, a także perforacja i sepsa. Szacuje się, że nawroty występują u około 20% chorych. Do oceny ryzyka zgonu opracowana została klasyfikacja ATLAS, gdzie uwzględnia się wiek, temperaturę, liczbę białych krwinek, stężenie albuminy w surowicy, stężenie kreatyniny w surowicy i antybiotykoterapię systemową. Śmiertelność w ciągu pierwszych 30 dni wynosi około 8%.